Zobaczymy tego kampera. Cena 492 897. Wewnątrz wygląda w ten sposób. Obracane fotele, przednia roleta na szybę, walki nie ma, kuchenka, spanie. Chodź do stołu, daj tu ludziom poświecać. Nie, no to nie, tego papera nie ma. Kuchenka. Kodówka. Pana przepuścimy? Śmiało, można przejść. Jakiś przestrzenny duży jest, nie? Bardzo. Ale tutaj to robi jednak robotę, bo jest właśnie nisko. Było zabudowane. Tak, to już tamte właśnie jest zabudowane. Całkiem inaczej. W ogóle tamte jakieś łóżka, tak w tych mniejszych gabarytowych samochodach, takie malutkie, wąziutkie, ale ten obok to jest ten sam samochód. Aha. Tylko jest całkiem inna zabudowa i już nie ma przestrzeni. Dokładnie. No świetnie jest. Słuchajcie, tu można sobie usiąść na miejscu kierowcy. Bardzo fajny ten kamper. No super jest. Zajrzeć. Tutaj zupełnie inna zabudowa. Dwa łóżka naprzeciwko siebie. Dosyć fajnie. Do spania. Wygodniutki. Wysoko na wyciągnięcie ręki. Jest nagłośnienie. Prysznic, kuchnia, no ten świetny, bardzo fajny. Dobry.
Zbiornik. Ile zbiornik ma? Znaczy są wodę? 100 litrów. 100 litrów. Ile trzeba robić 100 litrów? To samo, tutaj prysznic, a tutaj podwójne łóżko do spania. Nie, tak nie, bo mam swoją zablokowaną, to nie chcę i tak dalej. Nie, to jest tutaj zobaczymy coś większego. Dzień dobry. Można zajrzeć do środka? Dziękuję bardzo. No tak, tutaj to już jest przestrzeń. Bardzo duża, ładnie zrobiona łazienka, na pewno komfort zdecydowanie lepszy niż w porównaniu z tamtymi kamperami, no nie? Tak, coś mi... Jaka cena? My to wynajmujemy. A, nie jest na sprzedaż, tylko pod wynajem, czyli jakieś... O, dziękuję. I teraz obojętnie jaki okres czasu, na jak długo się wynajmuje, czy to jest ustalone? Nie, jest ustalony... okresem. Aha. Minimum 14 dni mamy. Aha. I okres też średni, wysoki i. Mhm, rozumiem. Czyli w takim powiedzmy niskim okresie 14-dniowe wynajęcie? 410 jest euro za dzień. 410 euro dniówka. Mhm. Okej. Okay. No ale jest luksusowo, trzeba to przyznać. No, w tamtym mniejszym jest 290. No, to już cena jest jeszcze mniejsza, tak? No ale. Nie wiem, szef zawsze polecał, żeby najpierw wziąć tego mniejszego, aha, przejechać się tamtym, bo jest, no, jest też jest komfort, zwrotny jest bardziej, a potem sprawdzić większego tak naprawdę, nie? Pewnie, że tak. Ale fajnie, że jest opcja wynajęcia, bo to niekoniecznie trzeba kupować, a można spędzić fajnie czas w czymś takim, poczuć się trochę luksusowo, można byłoby no, tak czegoś innego, no, bo tak to hotele są... Tak, zgadza się. Nic. Dziękuję panu bardzo za informację. Bardzo proszę. Adaś, pan się pytał, czy